W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam najważniejsze i najciekawsze informacje, które się wydarzyły na wczorajszej gali Fame MMA 13. A do tego dużo informacji związanych z kolejną galą Fame 14, tak jak data gali i konferencji, miejsce wydarzenia oraz nowi zawodnicy. Więc byku, zostaw łapkę w górę pod tym filmem i zapraszam do oglądania. Gale Fame 13 otwarły dwie darmowe walki na otwartym YouTubie. Pierwsza walka to Patrykos kontra Kuba Post. Pomimo, że Kuba Post był sporym underdogiem, to walka była naprawdę bardzo wyrównana, potrwała wszystkie trzy rundy i decyzją sędziowską wygrał Patrykos. Take Fan kontra Hater. Była to bardzo ciekawa walka, bardzo dynamiczna, lecz do czasu. Niestety Hater prawdopodobnie przypadkiem włożył palce do oka Take Fanowi, przez co był niezdolny do walki. Do oktagonu weszła pani medyk i po przebadaniu nie dopuściła go do dalszej części walki mimo próśb z jego strony. Końcowo w tej walce nie ma zwycięzcy, werdykt został ogłoszony jako no content. Prawdopodobnie rewanż odbędzie się na Fame 14. Shelly kontra Arab. W większości walkę kontrolował Arab i wszystko by wskazywało, że to właśnie on wygra, aczkolwiek Shellize siadł bardzo dobry cios na szczękę Araba, przez co go znokautował i wygrał walkę. Jako ciekawostkę powiem Wam, że w swojej poprzedniej walce na Fame 11, w walce z Fericze zrobił dokładnie to samo, również go znokautował. Dawid Malczyński kontra Pączek z WK. Walkę wygrał Dawid poprzez duszenie trójkątne na sam koniec pierwszej rundy. Pączek się wtedy nie poddał, tylko sędzia podszedł i zobaczył, że ręka jest bezwładna, no i przerwał walkę. Robert Pasut, czyli Sutonator, kontra Japczan. Pasut wygrał walkę w drugiej minucie pierwszej rundy poprzez techniczny knockout. Sam nie mógł wierzyć w swoją wygraną i jego mina była bezcenna. Walka kobiet Way of Blonde kontra Linky Master. Walka potrwała wszystkie trzy rundy, była bardzo wyrównana, również na bardzo dobrym poziomie i przez jednogłośną decyzję sędziów wygrała Linky Master. Walka Ferrari kontra Polak. Bardzo dużo osób się zawiodło, ponieważ z najciekawszej walki stała się chyba najnudniejszą, ponieważ była w boksie. Przez niejednogłośną decyzję sędziów wygrał Adrian Polak. Walka, która zapowiadała się świetnie i bardzo na nią czekałem, niestety skończyła się bardzo przykro, ponieważ kontuzją Popka. Obaj panowie za bardzo w walce nic nie pokazali, ponieważ kontuzja wystąpiła już w pierwszej minucie i osobiście mi było bardzo szkoda Popka, ponieważ dziwnie się patrzy na osobę właśnie, która wygląda jak Popek i jęczy aż z bólu. Prawdopodobnie Popkowi się odnowiła stara kontuzja, czyli złamanie palca, dokładniej tutaj kciuka. Jak sam powiedział, przejdzie operację i czeka na rewanż, a Norman Park powiedział, że nie ma problemu. Także ja bardzo czekam na tą walkę i życzę Popkowi oczywiście zdrowia. Walka wieczoru Nitro kontra Unboxal. Walka potrwała wszystkie trzy rundy, aczkolwiek dominował w niej Unboxal ze względu na lepszą kondycję oraz umiejętności. W tej walce największym wrogiem Nitrozeniaka była kondycja. Całkowicie się wypompował w pierwszej rundzie, co chwilę wypluwał szczękę, aby mieć chwilę na odpoczynek, na oddech, aczkolwiek niestety się nie udało. Teraz porozmawiamy o samochodzie Dodge Ram Fame od Buddy. Samochód jest wart 261 tysięcy złotych i spośród dwóch wygranych zawodników, których walki zrobiły największy szum medialny, czyli Adrian Polak oraz Robert Pasut, to właśnie ludzie na arenie wybierali, kto ma wygrać. Po wypowiedzeniu której ksywki publicznej zrobi większy hałas, ten wygrywa samochód i wygrał go Robert Pasut. A teraz przejdźmy sobie do Fame 14, miejsca, gdzie to się odbędzie, daty gali i konferencji oraz nowych zawodników. Fame 14 odbędzie się po raz pierwszy w krakowskiej Tauron Arenie 14 maja. Pierwsza konferencja będzie już za tydzień, czyli 3 kwietnia, a walki, które już zostały ogłoszone na 14, to Monika Kociołek kontra Fagata. Krycha kontra Wiewiór, będzie to walka o pas mistrzowski oraz walka wieczoru, czyli Gimper kontra Tromba. Resztę zawodników poznamy już za tydzień na konferencji, także moi drodzy, ja czekam, na pewno będę oglądał. No i co? To tyle ode mnie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. No i to tyle, cześć!